bardzo się cieszyłam, że pójdę do 5. klasy. Do tej pory to chodziłam w fartuszku, biały kołnierzyk, nosiło się kokardy do 5. klasy. Można było uszyć mundurek, oczywiście u krawca. Miałam układaną spódniczkę i bluzkę taką, jak do gimnazjum noszono, kołnierzyk wykładany. A najważniejsze były dwa guziczki błyszczące, takie metalowe z przodu. No i tak żeśmy żyli pięknie i spokojnie do wybuchu niestety wojny. Pamiętam armię RKKA, Robocie Chrystianska Krasna Armia. Pamiętam te budionowki z takimi szpicami, czapki ze szpicami, duże czerwone gwiazdy. Nadszedł dzień 10 luty 1940 rok. No właśnie. I wtedy do okien, do drzwi domu, nowego domu moich rodziców, zastukali nieznani ludzie. Była to gdzieś prawdopodobnie godzina 4 nad ranem. Tylko widzimy sylwetki, czarne sylwetki osób, które tam stoją z karabinami. Łomotanie do drzwi i wrzask, odkrywajcie. Odkrywajcie, nie znam języku. Ujadanie psa zerwały na nogi moich rodziców. Mama się pierwsza obudziła i pobudziła nas. I właściwie to tak, tuliła nas do siebie i mówiła, my już zginiemy. Tatuś otworzył drzwi. Targnęli dwaj NKWD-ści i miejscowy Ukrainiec, Hołot niejaki. Jeden był w skórzanej kurtce i miał nagan w drewnianej kaburze, to był NKWD-ista. A i dwóch było jeszcze policjantów. Weszło trzech rosyjskich żołnierzy, oficer z dwoma konwojentami i oświadczył, że ma pół godziny na spakowanie się, bo zostaniemy przeniesieni do innego rejonu. Ojciec powolutku spojrzał na nas, spojrzał na tego siedzącego i on jak taki tłuszczuk był, ten kawodzista, tylko sapał tam i mówi, dzieci, jedziemy na Syberię. Usłyszałam od babci o tych wywózkach przedtem już.
To nie pierwszy raz. Zima, wówczas straszna była zima. Szalała na dworze zamieć, silny mróz. Zima stulecia. Panował wtedy mróz do 30 kilku stopni w Polsce. Mama nas ubrała, co się tylko dało na plecy wcisnąć, tylko raz mogło mieć buty. A resztę wszystko miałem, kilka koszul, swetrów, dwie czapki, wsio, co tylko się dało, bo wiedzieliśmy, że to, co weźmiemy na siebie, to możemy mieć. Tato miał widów pierzynę, zawinął mi jakiś tam, żeby zapakować. Mama straciła głowę, nie wiedziała za siebie, co ma zrobić. Ja wiem, że to trudno uwierzyć, ale jeden z żołnierzy złapał moją siostrę, posadził wysoko i mówi, gdzie są twoje rzeczy? I siostra pokazała, więc on sam zaczął ją ubierać. Drugi żołnierz pobiegł do spiżarni i widzi 5 świeżych chlebów i zaczął wsadzać te chleby. Zawiązał i mówi tak do mamy, zabierz to z sobą, zabierz to z sobą. Ale w domu były tanarki dwa i był pies, jamnik brązowy, Bom się nazywa. I każą nam wychodzić, oni pomagają wynosić te tłumoki i idźcie. Ja tego pieska złapałam na ręce i tam tulę go do siebie. Bo kanarka to już trudno było zabrać. Wychodzimy, stoi wóz ciężarowy, a tam już są jakieś dwie rodziny siedzą. I te tłumoki wrzucają i pomagają nam wejść. A ten Rosjanin do mnie krzyknął i tego psa mi wyrwał i wrzucił go na ziemię, aż skowyczał. I ja mówię, dlaczego? Ukrainiec od razu zamknął drzwi na klucz. Mamusia usiadła na sanie, ale nie wiadomo, co sobie przypomniała, że skoczyła ze sani, bo to młoda kobieta, 36 lat, zwinna, zgrabna i mówi, Hołot, otwórz drzwi mego domu. To już nie twoja chata. Niechętnie, ale otworzył i pyta się, szoty budzisz braty? Moja mamusia mówi, to nie twoja rzecz. I wzięła figurkę, która czuwała nad naszą całą rodziną. I mamusia wychodząc z domu, stanęła na progu i mówi, ciebie, Matko Boska, czynię panią i gospodynią mojego domu. Ale nie ciebie, Hołodzie. Przed szkołą zostaliśmy wyprowadzeni, czekali już sanie. Na drodze widać już było cały peleton sań. Mama mówi, słuchaj, teraz nie ma żołnierzy. Wychodź stąd, wychodź, wychodź i ocalisz siebie. A ja tak się trzymałam sań, kurczowo, że zbielały mnie aż palce, bo nie dałam się zostawić. I ja mówię tak, ja jadę z mamą, gdzie mama, tam i ja. Gdy zawieźli nas na stację, to dopiero obejrzałem ogrom tych wagonów. Na wszystkich torach ustawione po 30-40 wagonów. Masę ludzi, palą ogniska i zobaczyłem takie boczulki stoją. I podchodzę i podnoszę to wieko, a tam siedzi dziecko. No i zapakowano nas wszystkich do wagonów. Pakowanie trwało aż do wieczora. Jedni kleli, drudzy zachodzili, zachwystywali się, zachodzili, że nie mogli oddychać. Jedni się modlili, wszystko tam było. I przez okienko patrzę, a zawsze, kiedy szłam do szkoły, to po mnie przychodziły dwie koleżanki. Zosia Lisowska i Hanka Borkowska. Z tym, który stoi z karabinem i one w ręku trzymają drugie śniadanie. I proszą, żeby on podał, ponieważ na karabinie miał ten sztylet, czy ja nie wiem, jak się to nazywa, żeby tym sztyletem podał, bo tutaj szyby nie było. I wie pan, że on podał? Te kanapki. One płakały i myśmy płakały. I kiedy to zareglowali, to wszystko
i ten ruszył pociąg. Wszyscy zaczęli śpiewać. Może coś polskie. Taki był smród niemiłosierny, dlatego że kobiety zasłoniły jakimiś tam kocami tamto, ale ta dziura zamarzła przecież od razu. Ale jeszcze raz po raz pociąg w pustym polu został zatrzymywany, otwierały się drzwi i konwojenci wołali, możecie wychodzić i tak, jak się to po rusku nazywało, posrać. Pamiętam Ural i pamiętam taki słup, gdzie była duża tablica z napisem Europa, Azja. I my dzieci biegaliśmy z jednej strony w drugą, kto więcej razy będzie w Europie, a kto więcej w Azji. Przyszli, zawsze oko otwierali, pytali się. Kto to umier? Nie? Umier. No to dawaj. Zabierali, ślad po nim ginął. Później gdzieś po dwóch tygodniach chyba zachorowała ta najmłodsza, moja siostra. Przyszli też, to samo było. Otworzyli, zabrali, do dzisiaj dnia nie wiadomo, gdzie pochowana, gdzie wszystko. Wyładowano nas w ciemnicy, nie wiadomo gdzie. Byliśmy niewolnikami, bo podchodzono do nas i każdy z mieszkańców tej wsi wybierał sobie kogoś do pracy. Nas było troje dzieci z matką. Ja byłem najstarszym, miałem 15 lat. I nas nikt nie chciał. Przyjechał przewodniczący kolchozu. Przywitał nas, że bardzo serdecznie nas wita i od razu chce powiedzieć, że wy tu będziecie żyć i tu umrzecie.